Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ekspert i zapraszam was na kolejny odcinek Ekspert Game Broadcast, w którym zrelacjonuję 629 odcinek teleturnieju Milionerzy, którego emisja miała miejsce 17 kwietnia 2023 roku. Jako pierwszy swoją grę rozpoczął Maciej Polak, który pokonał konkurentów w eliminacjach z czasem 4 sekund i 394 tysięcznych sekundy. Na pytanie pierwsze i drugie prawidłową odpowiedzią była odpowiedź C. Pierwsze problemy rozpoczęły się na pytaniu trzecim za 2000 zł i w związku z tym uczestnik użył pierwszego koła ratunkowego, czyli pytanie do publiczności. Głosy rozłożyły się w ten sposób, że na odpowiedź A zagłosowało 6% publiczności, na odpowiedź B zagłosowało 5% publiczności, na odpowiedź C zagłosowało 84% publiczności, a na odpowiedź D zagłosowało 5% publiczności. Ostatecznie uczestnik zaznaczył odpowiedź C, która ponownie okazała się prawidłowa. Na pytanie czwarte za 5000 zł uczestnik zaznaczył odpowiedź A, jednak ta odpowiedź była zła, a prawidłową odpowiedzią była odpowiedź C. Maciej Polak zakończył swoją grę z wygranym gwarantowanym 1000 zł. Kolejnym uczestnikiem odcinka był Jakub Daroń, który pokonał przeciwników w eliminacjach z czasem 6 sekund i 336 tysięcznych sekundy. Na pytanie pierwsze prawidłową odpowiedzią była odpowiedź A. Na pytanie drugie prawidłową odpowiedzią była odpowiedź B. Pierwsze problemy zaczęły się na pytaniu trzecim i w związku z tym uczestnik użył pierwszego koła ratunkowego, czyli pytanie do publiczności. Głosy rozłożyły się w ten sposób, że odpowiedź A otrzymała 25% głosów, odpowiedź B otrzymała 70% głosów, odpowiedź C otrzymała 2% głosów, a odpowiedź D otrzymała 3% głosów. Ostatecznie uczestnik zaznaczył odpowiedź, która uzyskała najwyższy wynik procentowy, czyli odpowiedź B, i ta odpowiedź była prawidłowa. Kolejne problemy pojawiły się na pytaniu czwartym za 5000 zł i w związku z tym uczestnik użył kolejnego koła ratunkowego, czyli pół na pół, które odrzuciło odpowiedzi B i C i pozostawiło odpowiedzi A i D. Spośród tych dwóch odpowiedzi uczestnik zaznaczył odpowiedź A, jednak ta odpowiedź okazała się błędna, a prawidłową odpowiedzią na to pytanie była odpowiedź D. Jakub Daroń zakończył swoją grę z wygranym 1000 zł i w tym samym momencie zakończył się czas na odcinek. Statystycznie odpowiedzi A i D były poprawne tylko raz, odpowiedź B była poprawna 2 razy, natomiast odpowiedź C była poprawna 4 razy. Z kół ratunkowych pół na pół zostało wykorzystane tylko raz, telefon do przyjaciela nie został wykorzystany ani razu, natomiast pytanie do publiczności zostało wykorzystane 2 razy.